Biała plansza. Po lewej stronie pojawia się napis "Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie Andrea Mastrovito Strange Days. Po prawej stronie pojawia się sygnet CSW Łaźnia. Cześć. Zapraszamy na kolejne zwiedzanie z elementami audiodeskrypcji, które przygotowujemy do wystaw czasowych w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Dziś zajrzymy do łaźni 1 na Dolnym Mieście. Jest tu wystawa Andrei Mastrovito pod tytułem Strange Days, z angielskiego Dziwne Dni, które można przetłumaczyć jako Dziwne Czasy, Niezwykłe Dni. Mastrovito to włoski artysta, który od lat zajmuje się rysunkiem. W swojej twórczości poszukuje dla niego nowych rozwiązań i zastosowań. Na wystawie prezentujemy autorskie, artystyczne kopie dwóch klasycznych realizacji kina grozy. W każdym z nich Mastrovito zastosował inną technikę artystyczną i pracował poprzez inne medium. O wszystkim opowiem za chwilę. Kluby wystawy to wspomniane dwie realizacje artysty. To filmy, a w zasadzie animacje o tytułach I'm not legend, czyli z angielskiego Nie jestem legendą i Nysferatu, Symfonia Stulecia. Inspiracją do ich stworzenia stały się dwa kultowe horrory, odpowiednio Noc żywych trupów oraz Nosferatu, Symfonia grozy. Tytuł pracy bazującej na Nosferatu czytamy jako NY, czy też po angielsku NY, ponieważ Mastrowito, akcja tego remake'u, osadził w Nowym Jorku. Obie prace trwają ponad godzinę, Dlatego podczas tego oprowadzania zdecydowaliśmy się opowiedzieć Wam więcej o technikach artystycznych stojących za remake'ami. Filmy wyświetlane są osobno, każdy w innej sali wystawienniczej. Nysferatu w pomieszczeniu zaraz po wejściu na wystawę. I'm Not Legend w parakinie, to jest sali multimedialnej. W dwóch pozostałych pomieszczeniach pokazujemy dziesiątki kadrów, aby goście i gościnie mieli okazję poznać warsztat Mastrovito. Do wykonania każdego z filmów artysta wykorzystał tradycyjne techniki artystyczne. W jednym rysunek, w drugim malarstwo. Obie nawiązują bezpośrednio do wykorzystywanych dawniej, przed epoką cyfrową, technik produkcji animacji. Jak to zrobił? Zgodnie z tym, jak skonstruowana jest wystawa, najpierw krótko opiszę zmiany, jakie względem pierwowzorów wprowadził Andrea Mastrovito, a potem opiszę kilka wybranych kadrów. Posłuchajcie. Nysferatu, symfonia stulecia, czerpie tak jak pierwowzór inspirację z powieści Brama Stokera pod tytułem Drakula. W pracy wykorzystano oryginalny, to jest pochodzący z lat dwudziestych, zapis nutowy ścieżki dźwiękowej. Niemniej, Został on odegrany przy pomocy współczesnych instrumentów, w tym przy wykorzystaniu dźwięków generowanych komputerowo, przez co brzmi zdecydowanie mniej dramatycznie czy groźnie, a bardziej onirycznie. Ponadto w wybranych momentach materiał dźwiękowy został przearanżowany tak, aby odpowiadał przeniesieniu fabuły do Nowego Jorku. W sekwencji, którą za chwilę wyświetlimy na ekranie, ukazany był cień wampira który pojawia się nad śpiącą w łóżku postacią męską. Wampir ma mocno wydłużoną głowę, bardzo spiczaste uszy. Nad głową unosi obie ręce. Rozłożone, chude dłonie z ostro spiłowanymi paznokciami zastygają w złowieszczym geście nad śpiącym. W pewnym momencie wampirzy cień zmienia kształt na obrys drapaczy chmur i wysokiej zabudowy miasta. Legendarne dzieło kinematografii zostało przerysowane przez 12 artystów. W tym procesie wykorzystano rotoskop. To urządzenie, które umożliwia zmianę filmu aktorskiego na film animowany poprzez ręczne, odrysowane występujących na nich form, klatka po klatce. Rotoskop wyświetlał klatki filmu na papierze, gdzie te zostały skopiowane przez rysowników i rysowniczki. Mastrowito zdradził, że każdy kadr, Został wyprodukowany przynajmniej w trzech nieznacznie zróżnicowanych tonalnie wersjach, po to, żeby w procesie montażu jak najdokładniej oddać charakterystyczne dla wcześniejszych filmów migotanie obrazu. Ogromna liczba pracy została rozłożona na ponad 3 lata, ponieważ potrzebne było ponad 30 tysięcy klatek. Każdy z kadrów namalowany jest śmiałymi, gęstymi pociągnięciami ołówka. Kreski kładzione są bardzo blisko siebie. Niekiedy sprawiają wrażenie pośpiesznych, niedokładnych, prowadzonych pod wpływem chwili. Wszystkie ujęcia są konstruowane całkowicie w skali szarości. Niemniej, czysta czerń i czysta biel występują bardzo rzadko. Tło najczęściej zbudowane jest ze znacznie rozbielonych plam barw. Płaszczyzny budowane są przy pomocy szrafunku to jest gęstej sieci pociągnięć ołówka. Z kolei część plam jest roztarta. Przypomina plamy nakładane przy pomocy akwareli. Jednolitą czernią odmalowane są postaci drugoplanowej statyści. Pozostałe postaci odrysowano werystycznie. Dla części oglądających, najbardziej niepokojące mogą być kadry we wnętrzach. Pokoje i pomieszczenia ukazane są w konwencji mieszczańskiej. Meble i wyposażenie wnętrza. Tapety i dekoracje wyglądają jak z przełomu XIX i XX wieku. Za oknami natomiast piętrzą się charakterystyczne dla Manhattanu czy innych części Nowego Jorku zabudowania. Niemniej w warstwę wizualną filmu wplecione zostały również kadry, które odczytać można jako krytyczne względem dzisiejszej sytuacji społecznej czy ekonomicznej, lub po prostu portretujące je. Mniej więcej w połowie widzowie mogą zobaczyć plansze. Na której rozrysowano szereg zagadnień, w tym problemów trapiących dzisiejszy Nowy Jork. W centralnym punkcie znajdują się odręcznie napisane dwie litery N i Y, ujęte w owal. Promieniście dookoła rozchodzą się linie, na końcu których wpisano hasła: bezdomność, gentryfikacja, praca pełnoetatowa, ubezpieczenie zdrowotne, presja, podatki, niedrogie czynsze. Ciekawym zabiegiem jest również wprowadzenie w plansze napisów w różnych językach charakterystycznych dla kina niemego lat dwudziestych. To między innymi rosyjski, chiński, włoski czy arabski. Wykorzystując różne języki i różne alfabety, Mastrovito nakierowuje uwagę oglądających na sytuację grup etnicznych migrujących aktualnie do Stanów Zjednoczonych. I'm not legend powstał przy wykorzystaniu innej techniki. Mastrowito zdecydował się użyć animacji poklatkowej. Ten sposób produkowania animacji polega na szybkiej zmianie wielu podobnych do siebie zdjęć w ramach jednego ujęcia filmowego. Najczęściej sceneria czy tło są statyczne, a każde kolejne zdjęcie nieznacznie różni się, na przykład upozowaniem postaci. W oku widze czy widzki, powoduje to wrażenie ruchu. Obraz odrobinę skacze lub po prostu tniesie. Nie jest płynny. Zdjęcia, które wykorzystał Mastrovito, to kadry z filmu Noc z Żywych Trupów z 1968 roku. To czarno-biały obraz pełen, w przeciwieństwie do jego fabuły, spokojnych, szerokich i pustych kadrów. I tym razem artysta dokonał daleko idącej ingerencji w strukturę filmu. Śmiałymi pociągnięciami pędzla naniósł na kadry białą farbę, która za każdym razem przykrywa w całości ciała zombie. Czyli tytułowych żywych trupów. Zamalowanie, swoiste wymazanie czy wygumkowanie figur tych, których mamy się obawiać, bo niosą zagrożenie, jawi się jako bardzo ciekawy gest artystyczny i psychologiczny. Można go też rozpatrywać w kategoriach politycznych i w odniesieniu do naszych czasów. Zmianie uległa też warstwa dźwiękowa. W I'm Not Legend nie usłyszymy muzyki z końcówki lat 60. Autor pracy wprowadził w ścieżkę dźwiękową obok oryginalnego lektora, fragmenty wypowiedzi, dialogów ze współczesnych filmów, czy przez wprowadzenie do filmów kadrów, ujęć, cytatów z aktualnych, głośnych realizacji kinowych. Kim są teraz zamalowane na biało figury? Na to pytanie nie mamy odpowiedzi. Po obejrzeniu obu filmów zwiedzający mogą przejść do kolejnych sal, gdzie pokazywane są oryginalne kadry z obu filmów. W pierwszej sali na czterech ścianach zaprezentowano liczne zbiory rysunków. Każdy z nich ma jednakowe wymiary 19 cm szerokości na 15 cm wysokości. Wszystkie wiszą w rzędach najczęściej czterech które liczą po 11-12 prac. Każde przedstawienie ujęte jest w skromne ramy białe w przypadku Nysferatu, lub czarne w przypadku I'm not legend. Rysunki Poukładane są w grupy według filmów, z których pochodzą. Nie tworzą jednak narracyjnej całości. Kadry z Nysferatu to przypadkowy porządek. Przy I'm Not Legend są zgodne z fabułą filmu. Ten gest kuratorski każde z przedstawień podnosi do rangi samodzielnego dzieła. Pierwszy z cyklu rysunków otwiera plansza z szarym grafitowym napisem, wielkimi literami: Nysferatu. Pomiędzy przedstawieniami znajdziemy tutaj detale na wejścia do kamienic i ościeżnice budynków kojarzących się z XIX wiekiem oraz nowoczesne, przeszklone i smukłe fasady wieżowców. Na kolejnej ścianie są kadry z produkcji I'm Not Legend. Te z kolei wyglądają jak szereg zawieszonych obok siebie czarno-białych fotografii. Wspomniane wcześniej, zamalowane postaci zombie wytrąca oglądających ze spokojnego obserwowania. Przy oglądzie z daleka białe postaci, najczęściej upozorowane dość dramatycznie, zdają się wyzierać z tego fotoalbumu. To dlatego, że są białe, mają ten sam kolor, co ściana, na której eksponowane są zdjęcia. Dzięki temu sylwetki mocno odcinają się od mieszaniny szarości tła. Oglądane z bliska zdjęcia intrygują. Widoczny jest dukt farby, czyli sposób jej kładzenia na wydrukowanym materiale. Między kadrami z białymi postaciami znajdują się też ujęcia uciekających postaci, najczęściej kobiety, oraz polany i fragmenty lasu, którego drzewa pozbawione są liści. Kadrem, który zatrzyma w pamięci większość zwiedzających, jest zbliżenie na twarz zamalowanej na biało postaci. Niespodziewanie w jej obrysie, Mastrowito zdecydował się umieścić delikatny uśmiech i wpatrzone w widza czarne węgielki oczu. Podobnie niepokojący jest ostatni z kadrów, który został w całości zamalowany na biało. W ostatniej sali pokazane są prace w większym formacie. Na jednej ze ścian są dwa rysunki kadry Nysferatu. Oba mają takie same wymiary 70 na 63 cm. Zostały tak zakomponowane, że zdają się być swoimi odbiciami lustrzanymi dzięki ich kompozycji symetrycznej względem siebie. Po lewej znajduje się portret wampira. Jego figura znajduje się przy dolnej lewej krawędzi grafiki. Stoi wyprostowany w jasno-szarym fraku. Jego cień pada na prawą stronę i łączy się na linii horyzontu z sylwetką Bank of America Tower, smukłego drapacza chmur zakończonego długą iglicą. Praca po prawej to Weduta, widok na zabudowę miejską w centrum której znajduje się łuk triumfalny w Washington Square Park. Przechodzi pod nim właśnie wampir w czarnym garniturze, który nie bez wysiłku niesie czarną trumnę. Postać kroczy w stronę prawego dolnego rogu kompozycji i niby w kierunku oglądających. Rzuca na lewą część łuku triumfalnego bardzo duży cień. Cień w części głowy ma dwie luki to oczy wampira. Ostatnia grupa kadrów wybranych z filmów to jednocześnie największe prace na wystawie. Wszystkie pochodzą z Im Not Legend. Przedstawiają nagromadzenie zamalowanych na biało postaci w różnych sytuacjach. Pierwszy z lewej jest ujęciem na walkę mężczyzny, filmowanego Johnnego z białą postacią. Kolejne trzy portretują Przemarsz wielopostaciowej grupy białych figur przez ciemne wnętrza, halę fabryczną i polanę. Jeśli się nie boicie, zapraszamy do łaźni na zwiedzanie, a tych i te z Was, które są anglojęzyczni, odsyłamy na strony internetowe obu filmowych realizacji Mastrovito. Linki do adresów znajdują się w opisie naszego nagrania. Znajdziecie tam więcej informacji o prezentowanych w łaźni filmach, w tym komentarze od autorskie. Miejcie się dobrze. Pa. Biała plansza. Pojawiają się czarno-białe loga. Organizatorzy. Łaźnia 1, Dolne Miasto. Miasto Gdańsk. CSW Łaźnia. Znikają loga. Pojawia się czarny napis. Projekt realizowany w ramach kontynuacji projektu. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.